Nazywam się Włodzimierz Wiśniewski, syn Józefa Wiśniewskiego, legionisty, który służył, walczył w Legionach Piłsudskiego. Został dwukrotnie ranny i później leczył się w szpitalach tych wojskowych i ponieważ jeszcze, no, pochodził z lipnak, tam rozpoczęła się już też działalność ojca, ponieważ ten ojciec służył już w Legionach to wszyscy prosili ojca bardzo, żeby ojciec się zajął szkoleniem wojskowym i Urząd Powiatowy czy Miejski w Lipnie prosił ojca i ojciec prowadził cały czas szkolenia wojskowe w gimnazjum, w liceum, a oprócz tego Proszono ojca, żeby ojciec zorganizował taki Związek Strzelecki POW w Lipnie. I ojciec zaczął organizować i stworzył kompanię, kompanię strzelców z POW, którzy nie, nie już nie, do, nie byli pobor, poborowymi do, do wojska. Także ojciec stworzył kompanię specjalnie, drugą kompanię wojskową. Ojciec cały na wojnę poszedł z tą kompanią, który cały czas organizował, poszedł do, do walki. I pod Łowiczem, i podłowicem nad wzórą oddział został cały zbombardowany przez że, niemieckie stukasy, tak no i dostał się ojciec do niewoli niemieckiej. Stamtąd uciekł właśnie z niewoli, do, do Lipna, i już gestapo ojca szukało cały czas, wiedzieli, że ojciec taką działalność ma, ponieważ ojciec odziedziczył po swoim ojcu takie nieduże gospodarstwo w Lipnie, tam zaczął się ukrywać w piwnicy, wykopali jeszcze większy dół w piwnicy i tam zaczął organizować już polską organizację zbrojną w lipnie na terenie powiatu lipnowskiego. Ale Niemcy już dowiedzieli się, wiedzieli co, jak i co oraz zaczęli szukać ojca cały czas, chcieli aresztować. I w, kiedy ojciec wysiedlili tam już z Lipna, ojciec, kiedy już prowadził całą działalność tajną organizacji, tam już Stamtąd później nas wywozili i, i ojcu dali takie zamieszkanie w takim osiedlu w kiku pod, pod lipnem. No i tam ojca znaleźli na Gestapo, zawieźli ojca do Grudziądza, gdzie było dowództwo gestapo w grudziądzu. I kiedy wracali z powrotem do lipna, odmiec uciekł im specjalnie uciekł i ukrywał się cały czas w lasach lipnowskich tutaj. No i ponieważ już ojciec, już organizował to wszystko, całe spotkanie, działalność, polska organizacja, polska organizacja wojskowa powstała tam w lipnie. No i co? Ponieważ Gestapo cały czas szukało ojca, postanowiono, żeby jednak ojciec z, wy, znaczy uciekł z rodziną do, do generalnej gubernii, do Warszawy. W styczniu 1940 roku już oddział liczył kilkudziesięciu członków właśnie w polskiej organizacji zbrojnej, ponieważ dużo od tych członków było, pracowało już w urzędach, w wojsko, w urzędach miejskich. Postanowiło, że ojca da, dadzą nam ob, nazwi inne na, nazwiska na inne dokumenty i uciekniemy do Warszawy. ucieknie, będziemy uciekać. No i tak się złożyło. Dostaliśmy te dokumenty, wszystko, te karty, jakieś tam inne już dokumenty. Uciekliśmy już na nazwisko malinosty, Kiedy przyjechaliśmy do Warszawy, to on, dowództwo już. Armii Krajowej wiedziało i skierowali nas na taki majątek ziemski, nazywał się Olsz, do Olszynka, to był za zarasinem. Tam żeśmy się cały czas ukrywali, ale ojciec miał już kontakty. Przy, przy, przychodzili kurier, co jakiś czas do, do nas i co sobie... No coś trzeba było pomóc nam czy jak, to jakoś nam tam przetrwaliśmy ale dowództwo AK skierowali nas, mat, matkę, ojca, ojca do Nastawską Kępę, do domu opieki społecznej specjalnie, a mnie do, do szarych szeregów tak na, na Senatorską, w takiej burcie specjalnej. Tak, tam ojciec z matką... Nie wolno było już mnie tam spotykać się absolutnie, bo gestapo już cały czas na, nas szukało, A okazało się, że w tej, były w Warszawie w tym czasie trzy burzy takie młodzieżowe, to dla, dla chłopców, i jedna była dla dziewcząt, gdzie byli chłopcy, gdzie byli specjalnie, specjalnie uciekali z terenów, akurat wschodnich, z Podola, gdzie tam grasowały już Niemcy, Rosjanie i Ukraińcy, także no, Tutaj nas organizowali już tak w tej bursie, ta, przychodzili do nas oficerowie szkół podoficerskich, tak, i przygotowywali już nas do, do powstania. Tam była przysięga specjalnie na przyrzeczenie było. Ja pseudonim Szczerba nazwałem się. I choć pomimo to, że ojciec już w lipnie, kiedy też tam składał przysięgę, do tego, to też nazwał, przyjął pseudonim Szczerba. Ale mnie tak imponowało to Szczerba, po ojcu w tej bursie od razu podzielono nas na takie, bo to było tam bursa po dwie, po dziewięć, dziewięciu chłopców. I mnie przygotowali do tego, że do szarych, szarych szeregach dali mnie specjalnie akcje takie, żeby już. No, dobrze być przygotowany. Na ulicy elektoralnej to była pierwsza moja akcja w szarych szeregach. Na ulicy elektoralnej było kasyno gry niemieckiej, gdzie spotykali się ciągle Niemcy, specjalnie i żołnierze Wehrmachtu, no i dużo Niemców, którzy mieszkali w Warszawie, ale. I przychodzili konfidenci specjalnie, żeby szukać Akowców, bo już Akowców była dobrze zorganizowana armia krajowa przecież. I to. No i koniecznie, no i mnie dali taki specjalny udział, żeby ich iść zawsze, o której godzinie wchodzą Niemcy do tego kasyna, no i obserwować tego konfidenta, konfidenty pokazali już nam tam że tak niejaki taki artysta, to był aktor, aktor wychodzi zawsze z jakąś dziewczyną i już ja zorientowałem się, szedłem ze nimi cały czas, dotoczyliśmy do Placu Bankowego. Tam róg Senatorskiej na Placu Bankowego jest taka figura świętego Antoniego, jak się wchodzi w Senatorską. I oni do przechodzili, on przechodził już tam konfident. Jeszcze pokazałem, że to na pewno ten on, który mnie też śledził cały czas. I tam go dowództwo AK był z Kedywu przyjechali i go zastrzelili, tego Niemca, Nie, tego konfidenta. Chociaż ja trochę na początku mówię sobie, żałuję, może on. Musiał, nie tego, ale mnie, wybili mnie z tego stropu. Zabiłeś bardzo dobrze, że akurat konfidenta. To była moja taka pierwsza akcja w Sarych szeregach w Warszawie. Następnie druga akcja w Sarych szeregach przed powstaniem. To była w tym czasie Warszawa przecież była bardzo, no, no taki. No działalność była niemiecka taka, że na każdym kroku łapali, już różne łapanki były i rozstrzeliwali cały czas różnych zakładników i tak. I, ja dost... I później, kiedy po rozstrzelaniu, tak ja byłem na takim jednym roz, widziałem jak oni róg, róg graniczny, nie, róg placu teatralnego, tam nawet później poszedłem z chłopcami, i widzieliśmy, jak oni rozszeleni. Nie, 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 widzieli, nie widzieliśmy tego, że rozstrzeliwali, ale pociski wszędzie na murach było. Także ja dostałem takie akcje, że oni za, na specjalne zarządzenia robili, proszę, mi wieszali nazwiska tych dwóch akowców, którzy ich rozstrzelali. Ja dostałem taką akcję. Te afisze z rozstrzelanymi zakładnikami stemplować takim stemplem. Przez cierpienia i walkę do wielkiej, niepodległej Polski. To ja stemplowałem specjalnie te afisze z rozstrzelanymi, a oprócz tego i zacząłem już na no, napisy na murach specjalnie już. Kotwice nawet były, Polska Walcząca. Ja już malowałem, to było w 1943 roku, to już na drugi dzień, już kotwicę Polskiej Walczącej. No i ten tym stemplem stemplowało się te afisze. Uciekliśmy z powrotem szybko do Bursy, gdzie tam w Bursie jakoś no, był te, ta, ta młodzież. Była też, też przygotowywana, ale Niemcy zgodzili się pod warunkiem, że to będzie do szkół zawodowych, będą, będą chodzili także, no dlatego nam wolno było jeszcze tam. A myśmy chodzili cały czas na komplety. Komplety to była nauka nasz polskiego, na no, wszystko historii, pokryjomu, że po, chodziliśmy na te komplety. Ja pamiętam na gdańskiej, na na tym, chociaż na Zoli to też tak samo tam chodziliśmy ciągle na komplety. No i kiedy z powrotem wróciliśmy do, do Bursy, nie dali w na, na następną akcję. W tym czasie była tajna orga, da, radiostacja, gdzie drukowała już ulotki, już pod słuchu. Z, z Monachium, z Londynu, tak żeby były najświeższe wiadomości już na tych ulotkach. I mnie dali takie zadanie mieć te ulotki, wchodzić na, na górne piętra i rzucać na ulicy specjalnie, żeby ludność to złapała. Ale co? Kiedyś mnie kazali tramwaj, taki jechał, nawet piętnastka filtrową do placu Narutowicza i o, tylne wagony tych tramwajów były odsłonięte, puste były. Ja rzucałem te ulotki i nadjechała akurat Buda z żandarmerią. Tak, i zaczęli... Już wiedzieli, że tu coś się dzieje, zaczęli strzelać, ale motorniczy zorientował się, o co chodzi. Down, gazu takiego. Dojechaliśmy do Placu Nor Norutowicza, ja wyskoczyłem z tego tramwaju i skryłem się na Niemcewicza czy tam gdzieś w piwnicy. No i w ten sposób ja się uratowałem, ale Niemcy otoczyli cały plac Narutowicza no i znowu łapanki specjalnie te aresztowali. Także że była ta, to już akcja. A oprócz tego, my to były też tak w tym czasie, listy przychodziły z zagranicy, po, po do Polski i myśmy roznosili te, te listy po, po, też po rodzinach takich, którzy już adresowani byli na, na komertach. A oprócz tego, też różne działalności były, różne koncerty takie też, chociaż Niemcy już wiedzieli, no to pilnowali nas cały czas. Też pomagaliśmy, także cała działalność. W szarych szeregach była już, już w akcjach przed powstaniem. W lipcu jest, trzeba trzy bursy były, trzeba było je jedną zostawić, a dwie, dwie te bursy zlikwidowane zostały. No i na na Senatorskiej, gdzie tam też jeszcze nie powiedziałem, bo myśmy senatorskiej wyjeżdżali na ćwiczenia do lasów kub, kuba, Kubackich kubacki, tam. Na, na, na takie ćwiczenie szkolenia. No i co, przenieśli mnie do Burcji Siennej Róg Żelaznej. To była bursa, która miała być przeznaczona tam do, do punktu zborny na akcję podczas powstania drugiej kompanii batalionu Chrobry. No i mnie tam przenieśli, a ja 1 sierpnia miałem mieć naznaczone szkolenie wojskowej i egzamin do szkoły podoficerskiej. I kiedy zdawaliśmy egzamin 1 sierpnia, to w południe, pamiętam to było, to na tym polegało, na tym, że, że trzeba było pistolet maszynowy rozebrać, i później no, z powrotem tak samo, bo to oczy za, za, zawiązane, przyszedł w tym czasie goniec z dowództwa Armii Krajowej, że powstanie 1 sierpnia o godzinie 17 będzie, będzie już po, zaczęte powstanie i już i przygotować trzeba, a się, Róg Sienny to właśnie punkt zborny, gdzie kompania Korda, pod dowództwem kompanii Korda, miało być tam punkt zborny, gdzie mieliśmy jechać razem z. Z oddziałami, które wycofywały się z woli, gdzie była taka rzeźwość właśnie na woli. Wycofywali się do Haberbusza, tam dowództwo było Haberbusza i Szyle. To był wielki browar. Tam, no i po drodze jeszcze tam Niemcy byli, no, taki postorunek mieli na Nordwache, róg a Żelaznej. Tam mieli zadanie właśnie zacząć i ten posterunek zniszczyć i do tego. Ja w, akurat w, te, w tym działaniu działalności nie brałem, dlatego że mnie przydzielili do tej drużyny budelkarzy, gdzie musiałem zrzucać w tym czasie, kiedy właśnie te czołgi jeździli między nawet Nordwachą a alejami jerozolińskimi. 3 do, czy 4 sierpnia do dowódca kompanii dostał taki rozkaz żeby na ulicy ciepłem, tam jest komisariat policji granatowej, a byli właśnie ta policja granatowa to była, to służyli Niemcom specjalnie dlatego, żeby zaatakować ten posterunek hmm, policji granatowej tam no i zdobyć broń, którą oni mają tam. Brałem udział w tym <grym> udział na ataku na komisariat, okazało się, że już ktoś przed wcześniej i brani wszystko zdoby, zdobył, zabrał tym, tym policjantem. No ale myśmy usłyszeli jakieś w piwnicy o takie rozmowy. Rozmowy. To żeśmy polecieli, żeby otworzyć piw, tę piwnicę specjalną i wyszło dwóch policjantów z granatowej policji, oddało nam. Do, Dwa pistolety jeszcze. No i w ten sposób żeśmy jeszcze tam kazali mnie w dowództwie kompanii z kilka mundurowania takiego wziąć. W którym policja chodziła, ale w razie coś się nam się przydało później już do, 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 do działalności w jakiś ubiorze był w akcji, w powstania. Następna akcja była na budynek, akcja na budynek to Poczty Towarowej tam i na Towarową jeszcze i też cały czas odbieraliśmy ataki. Następnie do Agryl to była leczarnia i to myśmy zaatakowali, bo Niemcy tam bronili. Wzięliśmy bieli, nawet kilku jeszcze Niemców, którzy ob, obsługiwali. Także w akcji jeszcze w tej agril. Następnie, później, jeszcze broniliśmy cały czas barykady nawaliców. To była barykada wielka, a tam też Niemcy dlatego. Także myśmy jeszcze bronili tej barykady przed Niemcami jeszcze. Następnie, później co? Później w ataku brałem udział na Bank Gospodarki, bank gospodarki, gospodarki Komunalnej. Brałem też udział w tym ataku. To też był atak. Kilka razy byłem na, na placówce Królewska 16. Tam był placówka, też Niemcy cały czas bronili tej placówki. Dlaczego? Dlatego, że na potrze głównej, na, na zielnej, na wpaście, tam był przecież Niemcy cały czas utrzymywali ten budynek, telefony, wszystko. I oddział wiem, że. Kompania Kilińskiego miała za zadania zdobyć, zdobyć ten cały budynek, pasty. No i myśmy, a tutaj placówka na Królewskiej, to ja w zastępstwie właśnie też, te razem z dowódcami też dwa razy chodziliśmy na zmianę tamtych żołnierzy, pilnowaliśmy, żeby Niemcy nie atakowali i żeby udało się dostać przez batalion Kielińskiego, żeby dostać, do, zdobyć pastę. No i tam pasta faktycznie została zdobyta i ja akurat w tym czasie, kiedy zdobywał kieliński ten pastę, to ja pilnowałem na królewskiej 16 przed Niemcami, żeby Niemcy z placu bankowego tam nie dostali, do, żeby pomagali Niemcom tym z pasty. No i w ten sposób wiem, że pasa Kilińskiego, Kiliński Batalion zdobył, zdobył nawet kilkudziesięciu Niemców do niewoli wzięty. I później po tej akcji ja zostałem przydzielony z moją, moją, z moją plutonem później, bo kompania Kordy już miała inne zadanie jeszcze, a mnie przydzielono do, do, na Placu Grzybowskim, do obrony Placu Grzybowskiego, dlatego że Niemcy atakowali od placu Żelaznej bramy cały czas plac grzybowski, bo chcieli zająć, zająć w tym czasie plac, żeby mogli łatwy dostęp do, do śródmieścia. I ja cały czas brałem udział w, tym, w tej obronie placu grzybowskiego. Warszawa była przez podzielona na takie rejony nie, 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 niemieckie, tak, a to Starówka, a to Ochota, a to Mokotów, a to Śródmieście. Cały czas podzielona, gdzie Niemcy cały czas atakowali właśnie te szczególnie rejony. Ale Starówka już koniec, koniec właśnie sierpnia, już wiadomo było, że no już Niemcy za chwilę wkroczą na Starówkę, a oddział nas właśnie Chrobrego też tam, był zakwaterowany w pasażu Simonsa. To był duży budynek właśnie, gdzie, gdzie pilnowali właśnie oddziały Chrobrego. No i tak dowództwo postanowiło co? Żeby oddziały ze Starówki i oddziały ze Śródmieścia zrobiły wspólny atak tędy od Królewskiej, ale i tutaj Marszałkowskiej żeby zrobiły wspólny atak ze, oni ze starówki, a my ze śródmieścia, żeby zdobyć taki specjalny korytarz, który by ułatwił żołnierzom ze starówki, a wiadomo było, że za chwilę wkroczą i wszystkich rozstrzelają, żeby odstąp, żeby, żeby żołnierze ze starówki, z chrobrego, żeby oni się wycofali się do, do śródmieścia. I co się okazało, że no, naznaczona została godzina 12. ja dostałem przydział specjalnie, żeby zdobyć Halę Mirowską i utrzymać tutaj jak najdłużej, a Niemcy byli akurat mieli postarunki swoje w Hali Mirowskiej, Plazówka taka była utrzymywali cały czas tam Wojsko wiedzieli o tym, że ten atak ma być, żeby, żeby w razie coś no, nas, kiedy, kiedy my halem będziemy zdobywać, żeby utrzymać tutaj nam, nam jak najdłużej, a Niemcy chcieli nas właśnie tym bardziej zaatakowali. Jak myśmy myśleli do ataku, to nas strzelali cały czas z hali Mirowskiej. A z Hali Mirowskiej, jaka była też taka sytuacja, że nam o godzinie 12, to byli, byli w tym czasie byłem na, na, na Sosnowej, Sosnowej, a ulica Kwad to była kwatera naszej kompanii, drugiej kompanii Korda. A w międzyczasie jeszcze nie powiedziałem, że kiedy, kiedy oddziały całe naszego Chrobrego, trzecia i, i pierwsza, Kompanii z woli, już obsadzili ten Haberbusza, już, już no i później m, z, mieli zdobyć, dalszy ciąg mieli zdobyć, właśnie starówkę. Także m, już oni też nie, nie mogli zdobyć. No i myśmy tam, ponieważ cały czas atakowali tą halę mirowską, no i widzieliśmy o, o godzinie 12, jak rozpoczęcie ataku, że. Oddziały ze Starówki, a nam ze, ze Śródmieścia było wystrzelenie rakiety specjalnie ze Starówki, że już można, że idziemy do ataku. Oddziały ze Starówki i my, ze hali Mirowskiej tutaj. Ten atak nie bardzo się udał. Czekaliśmy cały czas, rakiety żeśmy nie widzieli. Na ulicy to Krochmalnej to było tam i w końcu postanowiliśmy właśnie do ataku do tej do Hali Tak jak powiedziałem, z, no pilnowali byli przez Niemców, no ale nam się strzelali cały czas i był, cały czas wybuchy były spe, specjalnie rzucali nam na nas jakieś tam granaty, nie granaty, a myśmy jak szli do ataku, to mieliśmy tylko dostaliśmy kilka Filipinek, kilka takich granatów. Twojej roboty, no i też broniliśmy cały czas tej hali. Ale widzimy, że taka sytuacja, że już nie, też oddziały inne jakoś nie atakują. Zaczęliśmy się wycofywać z hali Mirowskiej już. Także oni się zorientowali tak samo. Zaczęli nas obsługiwać, strzelać do nas. Ale co jeszcze chcę powiedzieć, że w hali podczas ataku właśnie Niemców Dostał, dostał mój kom, dowódcy mojej drużyny. Jeden nazywał się Kolec, Kolec Krzemiński, nazwisko, i Autaj, też dowódca drużyny, Maciejko. I Maciejko dostał odłamkami w oczy, dostał, że nie widział nic, a znowu ten drugi dowódca drużyny, Kolec, ta dostał w pierś pociskiem. No już też widzieliśmy, że taka sytuacja, zaczęliśmy rannych, pozbieraliśmy i zaczęliśmy się wycofywać. Niemcy strzelali, ale jakoś dotarliśmy już do, do, do Sosnowych chyba. Tam, tam przenocowo, no już wiedzieliśmy jaka sytuacja, tam poszliśmy na odpoczynek i też, żeśmy przeżywali bardzo, no bardzo, no bo to nieudany atak i to. No i w ten sposób starówka już, oddziały ze starówki schowały się pod ten budynek pasażu Siemonsa. To był wielki budynek żelbetowy. żelbetowy. Schowały się po ataki Stukasin i torniery już atakowały ten, tutaj, te budynki pasaży i w ogóle także rzuciły bomby i tam było schowanych około... 200 żołnierzy Batalionu Chrobrego, to była trzecia, trzecia i pierwsza kompania już tam. No i w ten sposób zginęło ponad 200 żołnierzy, tylko uratowało się ci, którzy przez blisko byli okienek, to mu, mogli się dostać dzięki też, że ci z zewnątrz pomagali cały czas. Także to było no, strasznie. No, nie mieli, a oni te oddziały, które już nic z tego, z tego korytarza nie, wy, nie, nie, nie wyszło, to zaczęli już kanałami iść, chociaż tam kilkunastu się przedarło podczas tego korytarza, co tego przedostawał się już, a reszta kanałami już zaczęła wychodzić. Także już także na starówkę wkroczyły gesta oddziały żandarmerii, żandarmerii wojska i wszystkich, którzy się tam uratowali jeszcze, no, szczególnie tam do, na długiej do tego kościoła, pamiętam, tam się wszyscy skryli, tam jeszcze i tam też no, w ataku w większości zginęli jeszcze. A ja tutaj na placu grzybowskim, kiedy broniliśmy cały czas placu grzybowskiego. No, przyszedł rozkaz, żeby przygotować się już do, do niewoli, dlatego że będzie podpisanie kapitulacji, tak, i wiadomo było, że wtedy musimy się już poddać. No, dla nas to była straszna noc, no, no, pomimo to, żeśmy przecież widzieli już Wojska Polskie na... Wojska Polskie już na Pradze, ale nikt, nikt nam nie chciał też pomóc w tym czasie. Ta, no nie mieliśmy już też już pocisków broni. No to postanowiliśmy to faktycznie wyjść do niewoli. 1 sierpnia właśnie, kiedy ja powiedziałem byłem ranny w głowę, no, ustawiliśmy się w, w szeregu, cały śru, okręg śródmieścia Armii Krajowej. No i, Dodali ro, ro, rozkaz, żeby jeszcze przed tym się przygotować, założyć jakieś dobre, ciepłe ubranie oraz zdobyć właśnie jakąś żywność, a w tym czasie na placu grzybowskim były wszystkie piwnice były otwarte, wszystkie przechodzenia, a nikogo już nie było. No i zaczęliśmy chodzić, szukać jakiejś żywności. Tylko znaleźliśmy znajdowaliśmy słoiki z Morwaldą. I, I wino, to tylko to. No ale trudno w takim razie. Idzie po, no to co było. I patrzymy na placu Grzybowskim po drugiej stronie jest taki serwis zegarmistrzowski. No i kolega mówi, słuchaj, chodź zobaczymy co w tym, może tam coś ukryte też jest w tym, w tym salonie, w tym serwisie zegarmistrzowskim. Patrzymy, pełno zegarków jest na piwnicy. Mówimy tak, Idziemy do niewoli. A wiadomo, że jak idziemy do niewoli, to, Rosjanie będą jeńcy sowieccy, a oni za czasy wszystko można było kupić, chleb, wszystko. No i że, mówimy, chodźmy, weźmy, weźmy tam jakieś trzy, trzy takie zegarki. To wszystko były takie przeważnie kieszonkowe. No i te trzy zegarki mieliśmy, jak. Poszliśmy do niewoli, była re... już do niewoli, tam były wielkie rewizje, jeden zegarek mnie za, zabrali od razu na rewizji, a jeden jakoś udało mi się do niewoli wtedy tam, gdzie Mark Pongał w Stalargu przenieść, gdzie były te rewizje. Kiedy dostaliśmy się do, do niewoli, no to wiadomo była, jaka jest sytuacja. No. A nie wiem, czy ja mówiłem o tym, że dowódca był ten oficer polski w punkcie sanitarnym. Tak, w punkcie sanitarnym. No i szukali koniecznie pochodzenia żydowskiego tam. No, patrzyli się cały czas, niektórym kazali się rozbierać do naga. A mnie dowódca zobaczył, że mam głowę zabandażowaną, to mówi, słuchaj, zobaczył. I kazał mi przychodzić, zmieniać opatrunki. I tak mnie wyleczył dobrze, że naprawdę czułem się już w tej niewoli dobrze. A tam dostałem ten numer jeniecki, stopień 260, i oni tam wszystko zapisywali. Spisali nas wszystko na ten jakiś feldwebel, na kim jesteśmy. Nazwisko już nie podałem właśnie. Fałszywy Malinowski, dlatego cały czas w nas w Warszawie Gestapo szukało i, i wiedzieli, że jak, jakbym podał nazwisko Wiśniewski, to mogą mnie też Gestapo znaleźć jeszcze. Podałem nazwiska Malinowski, także już pod nazwiskiem Malinowski, już w obozie cały czas byłem. Wielkie była rewizje, zabierali to, co mogli, medale, nie medale. Nawet koledze jednemu to wiem, że buty eleganckie <gry> zdjęli i dadili jakieś laterki takie specjalnie. Ale co, już jesteśmy w tym obozie, do tego baraku doszliśmy, a tam są pryce, trzy, trzy takie pryce specjalne. Nie wiem, czy to mówiłem, że ta, że nikt nie chciał na te, o ostatnim wejść, dlatego że pluskwy i, i wszyscy. No, to nikt nie bał, każdy się bał. No i co jeszcze, proszę Państwa, no już nie będę mówił o jedzeniu strasznym, ale co, 3 czy 4 przyjechały nasze dziewczyni, sanitariuszki, no łączniczki do, do tego obozu. Jak żeśmy się dowiedzieli, no wszyscy biegiem lecieli, ale okazało się, że no, zadrutowane to wszystko było na Wierzyczkach, starych żołnierze. No i w żaden sposób nie, nie mieliśmy, ale taki kontakt było, że tylko słownie. Janek żyjesz, żyjesz. Tam Ania żyjesz, żyjesz, To tylko tyle, że powstanie każdy mógł przeżyć. Później no okazało się, że oni wyjechały do obozu, do Oberlangen, do, to był inny obóz, gdzie zdobył, w tym dywizja Maczka zdobyła, że tam właśnie do tego obozu jakoś ich przetransportowali. A mnie z kolei właśnie, hmm, no, tu kiedy już w to, w to, po połowieniu przez wojska amerykańskie, no już dostałem się do, do tego, do, do, do armii. Nie, nie chciałem też do, do, do Polski powracać. No i też nie wiem, czy już mówiłem, że zostałem żołnierzem i harcerzem. A przysięgę na Montekę składałem 21 grudnia 1945 roku. Także byłem już jednym, i drugim. I co jeszcze? Po tym krótkim przeszkoleniu, kiedy. Wstąpiłem już do armii Andersa, do drugiego korpusu. No, była wielka defilada, przesadem przez, przez kolenie była wielka defilada pod Loretto, ta defilada wojsk angielskich, amerykańskich i polskich z, z dowódcami tych wojsk z generałem Andersem. Także ja już brałem udział pod Loreto, siedziałem w kariersie z bronią w ręku. Także już ta. Następnie później zacząłem już po tych wszystkich no, szkoleniach w armii Andersa przechodziłem. Posłali mnie w tym czasie do szkoły podoficerskiej. Do po, po, podoficerskiej to było, nazywało się szkoła podoficerska Lanciano, gdzie była tam szkolono nas, do, przygotowali do, do do, w, do różnych walk w razie coś, ale i tak już walki nie doszły. Znaczy tutaj, no, w tym okresie, gdzie ja byłem, już nie było walk żadnych. Jeszcze pod Bolonią się oddziały nasze, wiem, że broniły. Byłem w drugim korpusie i kiedy został drugi korpus, Armii Andersa rozwiązana, ale wiadomo już, kto nas zdradził, zdradzili nas. Już nie chcę powiedzieć kto. W Anglii powstał Polski Korpus Przysposobienia i Rozmieszczenia, tam gdzie można było pojechać do Anglii. Natomiast do Polski to też nikt nie chciał pojechać, powiedziałem, że każdy się bał. No i ja w każdym razie no, zgodziłem się także z Neapolu statkiem, wielkim Ormondo Prześcieśnę gibraltarską. Jeszcze po drodze wstępowaliśmy. Kompanię wojsk angielskich braliśmy w Ceucie. No i zajechałem do Anglii, wali nas tutaj, jak to się mówi, wywalowali ze statku na różne tam, na różne prowincji. Gdzieś przydzielili nas do tych obozów takich. No i różne propozycje były. Nie na przykład propozycje było. Wstąpić do armii brytyjskiej i od razu obywatelstwo angielskie miałem dostać. Ja się nie zgodziłem. I szare te legie, Cudzoziemska, też proponowali. proponowane, też się nie zgodziłem. No, różne propozycje były do szkół, do szkół, do, później na wywiezienie nas, no, różne do, do, do Ameryki Południowej. Do Argentyny, Brazylii, jeszcze tam w różnych też się nie zgodziłem na to. I dostałem pierwszy list z kraju, tam właśnie w Anglii. A dotychczas nie wolno nam było pisać, dopiero później jeszcze chciałem powiedzieć, że w niewoli dostaliśmy też tam takie blankiety i wysłałem listy do. do, do do, do kraju, gdzie, do siostry mojej, gdzie mieszkała w Lipnie i wysłała nawet dwie paczki z żywnością, które później dostałem, jedną paczkę właśnie w niewoli. No i tak jeszcze po, po tym nie chcieli, do, po tym liście, kiedy ja nie chciałem już nigdzie wjeżdżać, postanowiłem wracać do kraju. Nie ma co, po maty tej tyłatce jeszcze siedzieć.